No cześć, witam Was w pierwszym odcinku z serii Gramy przy piwku Factorio 015. Tak? Nie wiem, czy ta seria zagości na dłużej, ale mam nadzieję. Zanim powiem w ogóle, jakie są założenia, stwórzmy nową grę, żebym mógł coś Wam pogadać. Niech to będzie domyślna. Wody mnie, nie, wody normalnie, rozmiar niech będzie normalny, wszystko normalnie, mało baz wrogów, niech normalne, ale niech będą bardzo bogate, ze względu na to, że chcę wam pokazać, jakie są założenia gry w ogóle. Zresztą tak jak widać w tle mamy jakąś fabrykę, to sporo może nam powiedzieć. I duży starting area. Jakieś tutaj może się nie będziemy bawić. Water jest. No okej, okay. Niech będzie tak się stworzy mi świat. I tak, czym jest Factorio? Factorio jest grą, można powiedzieć ekonomiczną, ale też nie do końca. Dobra, dowiadujemy się, że jest to Factorio Freeplay. Tabem się usuwa. Okej, okay. Tu widzimy mapkę. Jak widać, interfejs użytkownika jest dość skromny. To jesteśmy my, możemy sobie oddalić. Mamy surowce, drzewa, mamy mapę. Tu mamy różne dziwne rzeczy, ale zaczniemy od wydobywania surowców. Możemy. Dostajemy na początku, tak, dostajemy na początku. Wiertło, znaczy taką automatyczną kopalnię zasilaną węglem, bądź generalnie spalinową, o tak bym to ujął, bo generalnie możemy tu wsadzić wszystko, co się pali. I dostajemy jeszcze piecyk. Może to było złe miejsce, żeby to postawić. Jak widać na mapie mamy trochę tutaj innych surowców, do których zaraz przejdę. Na razie to postawimy tu, a to postawimy tu. Surowce możemy wydobywać sami, ale ponieważ nie mam narzędzi, idzie to bardzo powoli. I generalnie tak, Factorio jest grą trochę ekonomiczną, trochę bym powiedział, że skojarzenia z Minecraftem może, no bo teraz jak się wydobywa surowce, to jest wszystko Minecraft, to super, ruszyłem myszką i... To nie ma przyszłości. Tak jak mówiłem, piecyk można, znaczy generalnie piecyki oraz rzeczy, które są spalinowe, możemy napędzać każdym paliwem, na przykład drewnem. Więc myślę, że to będzie o wiele szybsze. Od razu rzeczy trafiają nam do inwentory, więc zasilimy tutaj to sobie drewnem i mamy okienko craftu. Przydałby się drugi taki ten, tylko do tego potrzebuję co? Potrzebuję piecyk i potrzebuję przepalone żelazo. Nie mam się co bać, jeśli chodzi o... Czemu nie mogę zebrać? Co się stało? Czego to? Ach, no tak. Chodzi o to, że tak jak mamy tutaj tą strzałkę, no to ta kopalnia po prostu umieszcza surowiec tutaj przed nią. I może umieścić tylko jeden, chyba że ma pojemnik, który może zapełniać. Teraz już to będzie działać. Przydałoby się trochę narzędzi, ale nie jestem w stanie ich zrobić. Powydobyłem trochę drewna. O co chodzi w ogóle w Factorio? Bo nawet nie powiedziałem. Generalnie fabuła jest taka, nie licząc kampanii, że lądujemy na obcej planecie. Jako powiedzmy, że rozbitek. Statku oczywiście nie ma, prawda, nie mamy żadnych surowców. Mamy tam jakiś podstawowy pistolet, trochę nabojów oraz umiejętności przetwarzania, prawda? I o co chodzi? Chodzi o to, żeby głównym celem jest wybudowanie rakiety, żeby wysłać satelitę, która tam, prawda, surowce, bla bla bla. Tak naprawdę chodzi o to, żeby przetwarzać te wszystkie surowce. Tak, żeby coraz bardziej budować coraz większą i większą i większą fabrykę, która będzie zautomatyzowana. I to oczywiście daje kosmiczną frajdę.
Zresztą postaram się wam jeszcze w tym odcinku co nieco pokazać. Ile mamy już? Mamy. Dobra, mamy. To można złożyć. Mamy 20. Prawda? 20 już węgla, może nawet więcej. I idziemy teraz. Potrzebujemy. Prawda, proszę ja was, tego żelaza znaczy się. Stawiamy to. I w miarę, nie wiem czy to tak da radę, ale spróbujemy. To zasilimy tym, a to zasilimy tym. Jak widzicie, strzałka pokazuje na piecyk, więc od razu ruda żelaza trafia do piecyka. Piecyk nie ma strzałki, więc będzie gromadził surowiec w sobie. Chyba że stworzymy manipulator, bym powiedział, takie ramię, które będzie wyjmować, prawda, z tego oto piecyka. Na razie takowego nie posiadamy. Znaczy w sumie to mamy. Mamy surowce, żeby takie wykonać, tylko ono też będzie zasilane węglem. Później są zasilane elektrycznością. No i są oczywiście dużo bardziej wydajne, ale elektryczność trzeba wytwarzać. Najprędzej z węgla, prawda? Rozumiem samo przez się. Trochę jak w Polsce, elektrownia węglowa. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze daleko. Na początek przydałoby się mi zautomatyzować wydobywanie węgla. Jak to zrobić? Bardzo prosta sztuczka. Takie rzeczy można obracać, więc jeżeli to będzie wydobywać węgiel, przekazywać w tę stronę do wydobywarki węgla, która będzie przekazywać węgiel w tę stronę, to dopóki im się nie zapełni inwentory, będą się wzajemnie zasilać. I to właśnie chcę zrobić. Tylko do tego potrzebuję. Potrzebuję kamienia. Haha, no właśnie, potrzebuję kamienia. Czy mam gdzieś kamień w okolicy? Aż tu. Prawdopodobnie będzie trzeba się udać, ale może na razie sobie wykonam 5 iron axów, żeby szybciej wydobywać surowce. To niech się wydobywa na razie. Mamy już narzędzia. Narzędzia mają określoną wytrzymałość, ale pozwalają znacznie szybciej wydobywać surowce, co naturalnie znacząco mi się przyda. Generalnie tak, jeśli chodzi o surowce, surowców jest kilka rodzajów. Na początku mamy węgiel, który już wydobywaliśmy, kamienie, do których właśnie dotarłem, o teraz można szybciej, rudę żelaza, rudę miedzi oraz uran. Oprócz tego można też wydobywać ropę naftową, no i oczywiście wszelkie pochodne później z tego wytwarzać. Na przykład, żeby tak w skrócie, prawda, nie zamęczyć, no to rudę żelaza można przetopić w sztabki żelaza, które z kolei które można przetopić, prawda, zasilając piec w stal. I na przykład z kolei ropę można w rafinerii, że tak powiem, rozbić na gaz ziemny, jakąś tam lekką ropę i ciężką, czy jak to się tam nazywa. Już mniejsza o, prawda, o szczegóły. Dobra, przydałby mi się piecyk. Co potrzebuję do drugiego piecyka? Czy ja w ogóle mogę zrobić drugi? Jest, był piecyk. Oprócz tego jest drzewko technologii, rozbudowane jak diabli. Od jakiejś tam prostej technologii do bomby atomowej na ten przykład. Więc jak sami widzicie, gra jest bardzo rozbudowana już na tą chwilę. To jest jedna z niewielu gier, które kupiłem we wczesnym dostępie i naprawdę nie żałuję. W tym momencie nie mam pojęcia, ile ona kosztuje. Ja kupiłem sobie pakiet jakiś lepsiejszy. Mogę już robić boiler, który podgrzewa, znaczy zasilony węglem produkuje parę, która napędza, no powiedzmy, prądnicę, która produkuje prąd, więc to będzie gdzieś na czas najbliższy, tym bardziej, że tu mam wodę, więc będę potrzebował, ale najpierw jakieś takie proste, nie no, potrzebuję prądu, no co by nie oszukiwać. Dlatego, że jest bardzo upierdliwe to, co potrzebuję, o już mogę, dobrze. I jeszcze potrzebuję trochę kamienia.
i już będę mógł zrobić. Będę miał automatyczne, że tak powiem, zasilanie węglem. No wiadomo, się przyda. Automatyzacja produkcji. O to wchodzi przede wszystkim w tej grze. Żeby tak naprawdę patrzeć, jak sprawnie działa wybudowane przez nas, no, nie wiem, przedsiębiorstwo, no też nie. Oczywiście jest element survivalu, mianowicie mamy tutaj punkty życia. Atakują nas kosmici. Kosmici działają na takiej zasadzie, że wszystko, co my robimy, co prawda, czy jest na mapie, na razie nie. O, jest, widzicie, tutaj jest taki czerwony prostokąt jaśniejszy. To jest zanieczyszczenie powietrza. Bo wszystko, co, prawda, robi jakiś dym, wydobywa surowce i tak dalej, powoduje zanieczyszczenie środowiska. Co za tym idzie? No, na czym, co za tym idzie? No, szkodzi planecie. I sprawa jest tego typu, że wszystko, co. O, tak. Wszystko, co. W momencie, jeżeli takie zanieczyszczenie dojdzie do siedliska kosmitów, oni nas znaczy to ich rozjusza i oni biegną w stronę tego, co to zanieczyszczenie generuje. Czyli są dwie metody gry. Albo idziemy w jak najmniejszą emisję spalin, jakieś odnawialne źródła energii i tak dalej. I mamy względnie święty spokój, tylko problemy się pojawiają przy ekspansji. Albo mamy to wszystko w nosie, otaczamy się silnym murem z jeszcze silniejszymi działkami i tak naprawdę liczymy, że kosmici będą się zabijać o ten mur. To tak pokrótce, bo wiadomo, cała sprawa jest dość bardziej skomplikowana. Dobra, myślę, że sobie zrobię pierwszego insertera. Właśnie. I. O, właśnie. On bardzo mało ma. Znaczy, on tak. Pobiera 118 kW. Czy to jest dużo? Jednostki są oczywiście takie w miarę. To daje 4 megajoule. Każde drewno to jest 4 megajoule. To wszystko da się przeliczyć. I to wszystko naprawdę. Te przeliczenia działają, więc wiecie, no nie ma to, że jakieś oszustwo. Dobra, to damy tak. I jak widzicie, mamy już całkowicie zautomatyzowaną produkcję płyt żelaznych. Kopalnia wydobywa nam, o ile jest zasilana, rudę żelaza, która jest automatycznie przetapiana, a inserter przekładają sobie do skrzyneczki. I tak na razie to wygląda. To miała być generalnie seria na małe piwo, ale stwierdziłem, że gra jest tak fantastyczna. Ja mam przegraną w nią no kilkaset godzin, więc wiecie. Ja naprawdę nią mogę grać godzinami, więc stwierdziłem, że hej, czemu nie? Może się spodoba. I będę mógł grać jeszcze na wizji. Tu robimy tak samo. To zasilamy może. Czy mam jeszcze na jedną kopalnię? Nie mam. Czego mi brakuje? Kamienia. Zaraz wam pokażę, co chcę zrobić. Chcę zrobić zautomatyzowaną kopalnię miedzi, która nie będzie potrzebowała być zasilana. A zamierzam to zrobić w taki sposób, że obok postawię kopalnię węgla, która będzie przekazywać węgiel do kopalni miedzi. Ale to tak naprawdę jest absolutna podstawa, bo w momencie jak mamy prąd i zaczyna nam, prawda, wchodzić zasilanie energią, albo potem roboty, które wydobywają za nas surowce, budują budynki, bo nie musimy wszystkiego budować sami, bo to by było jednak dość upierdliwe, to naprawdę to się robi dosyć ciekawe, co by nie mówić. Dobra. I co? No i na razie tyle. Dobra. I to bym potrzebował zasilić, więc wydobędę sobie
O te się właśnie się wzięły i zapełniły. No i bardzo dobrze. To mogę sobie wydobyć, to mogę sobie zapełnić. Tu sobie przekażę. I proszę, i zaczyna to już funkcjonować. Zaraz mi to będzie tutaj działać. Tak, jak coś nie pracuje, to nie zużywa energii, więc dopóki to nie zużyje całości, to jeszcze. A, no i jeszcze inserter, oczywiście. Czy tu mam coś? Mam. Raz, dwa. Zasilę sobie insertera. Pozwolę sobie używać angielskich tych nazw, bo nawet nie wiem, jakie są polskie. Oczywiście jest polska wersja tej gry, z tego co pamiętam, ale no nie korzystam, ponieważ no nie korzystam. Chciałem was od razu uprzedzić, że gra jest we wczesnym dostępie na Steamie, ale no w tym momencie twórcy stwierdzili, że wersja 0.16. Bo teraz jest 0.15.20. W momencie, jeżeli wyjdzie 0.16 i uzyska status stable, czyli bez większych problemów będzie działać, będzie to wersja 1.0. Więc w momencie, jeżeli wyjdzie 1.0, no to wiecie, rozumiecie, wtedy, prawda, przejdę na 1.0, prawdopodobnie zacznę grę od nowa. Ale dopóki jest 0.15 czy 0.16, tym bardziej, że ja mam wersje eksperymentalne uruchomione, więc no trochę jeszcze zejdzie. Tym bardziej, że musicie wiedzieć, że twórcy Factorio są bardzo, ale to bardzo solidni. Ta gra działa stabilnie na praktycznie każdym komputerze. No, na moim potworze wiadomo, że działa tam, no, jest 60 FPS-ów, co by się nie działo. Ale na moim starym laptopie, na którym nagrywałem wcześniej, również trzyma stabilne 60 FPS-ów i ma jeszcze spory zapas mocy. Mimo że, prawda, wybudowałem tak kosmicznie wielkie dziadostwo, że no naprawdę, chcąc nie chcąc, robi to wrażenie. Dobra, coś bym więcej wybudował. Tu mam już elektrykę, więc myślę, że pójdę trochę w elektrykę. To już by było coś. Potrzebuję tak, steam engine, potrzebuję boiler, czyli potrzebuję kamienia. Jeśli chodzi o noc, to nie wiąże się ona z żadnym niebezpieczeństwem, oprócz tego, że nie widzimy, gdzie idziemy. Mamy, prawda, jakąś latareczkę. No, specjalnie ona wiele nie daje, ale daje. Tu bym musiał chyba stworzyć jeszcze jedną kopalnię, czy ja mogę? Czego nie mam? Aha, stone furnace. Elektryczne są o wiele fajniejsze, bo nie trzeba ich ładować, że tak powiem. Tylko że mają ten problem. Czy ja bym mógł już. No nie mówcie, że transportowanie. A nie, jest transport belt, dobrze. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Myślę, że akurat to będzie temat na jeden odcinek. Dobra, co ja potrzebuję? Offshore pump. Potrzebuję, z tego co pamiętam, jeden boiler i dwa steam engine'y. Jak widzicie, to powoli się craftuje, bo to jak chcę dość zaawansowaną rzecz, to craftuję po kolei wszystkie niezbędne rzeczy. Przez co oczywiście o wiele praktyczniejsze jest posiadać już te pośrednie rzeczy. Jak? A no właśnie, mając zautomatyzowaną produkcją. Dobra, to jest tak naprawdę jedyne źródło wody w okolicy, więc tu sobie wytnę to wszystko. Dzięki temu będę miał sporo drewna. Drewno się przydaje tak naprawdę, bo zawsze to jakiś sposób zasilania, tym bardziej, że później węgiel okazuje się dość przydatny. No ale co by nie mówić, na tym etapie gry to jest. No, fajnie jest oszczędzać węgiel, mimo że węgiel jest dość. To powiem, ma dużą pojemność energetyczną, tak bym to ujął. W sensie dużo dłużej się pali, czy coś. Dobra,
myślę, że tyle wystarczy. Czy ja mogę już budować słupy energetyczne? Mogę. Dobrze, więc tak. Najbardziej podstawowa. Aha, to jest dobra. Najbardziej podstawowa, że tak powiem, sieć energetyczna to jest pompa. Z pompy wychodzi boiler. Z boilera wychodzą dwa steam engine. I teraz tak, potrzebuję jeszcze trochę taśmy oraz inserter, czyli żelaza mi trzeba. Tylko tak. Na razie potrzebuję burner inserter i inserter. Dlaczego? Inserter zadziała, jeżeli będzie prąd, a prąd będzie, jeżeli zadziała inserter, więc mamy rekurencję, tak? Jeżeli chcesz zrozumieć rekurencję, musisz najpierw zrozumieć rekurencję, więc na początek po prostu odpalimy to za pomocą zwykłego tego insertera, a potem ten zacznie działać i będzie ok. Potrzebujemy tak, prąd. Dużo prądu. Słupy energetyczne. Na razie mało wydajne, bo lepsze być nie muszą. Na razie tyle. Żeby się te prądnice zasilały inserter, który będzie zasilał pośrednio prądnicę, tak? Teraz potrzebujemy to. To jest taśmociąg. Bardzo istotna rzecz. Na razie mamy najgorszy. Przepraszam was. No i lepszego mieć chwilowo nie będziemy. Ale to nic. Najlepiej by było pociągnąć taśmociąg aż do wydobywarki, że tak powiem, węgla. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. A tak w ogóle... To ja bym to zrobił inaczej. Jeszcze skrzyneczkę jedną, może być drewniana. Postawiłbym tu. No, nie tu. Tu. O co chodzi? To będzie bufor. Bufor, który... po prostu najpierw będę ładował... będzie mi ładować skrzynkę pełną... skrzynkę węgla, którą kolejny inserter będzie przekazywał do boilera, czyli tam, no, do piecyka. Chodzi o to, że nawet jeżeli przez chwilę zabraknie węgla, to od razu mi się wszystko nie wyłączy. Tylko jeszcze będzie działać, dopóki skrzynka będzie pełna. Jeżeli przerwa, że tak powiem, w zasilaniu węglem będzie dość krótka, to nic się nie stanie tak naprawdę. Nie wyłączy mi się nagle cała sieć. To jest dosyć ważne na początku. No i dobra. Ile ja tego mam? No tak skromnie. Oczywiście problem jest taki, że na razie wszystkie kopalnie mam węglowe. Chociaż tak naprawdę to mogę pojebać. Zapomniałem, że mogę... po prostu tu wsadzić węgiel. No i zacznie mi po prostu wtedy to rozgrzewać, działać i będzie wszystko spoko. Czy na razie wszędzie jest materiał? O, tu już nie ma, no to tu pierdykniemy. Tu jest drewno, to też walniemy w drewno. Tu jest ok. Tu się zapełniło, więc odbierzemy. I będę potrzebował tej właśnie elektrycznej kopalni, no nie wiertła, tylko kopalni. Na razie jednej. Ona mi się teraz wykraftuje pięknie. I ją wybuduję na przykład gdzieś tu. Tylko muszę uważać, żeby, ponieważ nie mam jeszcze żadnych inserterów sortujących,
Muszę uważać, żeby kopalnia wydobywała tylko i wyłącznie węgiel, bo jeżeli postawię ją gdzieś o tak, to po prawej widzicie, że będzie wydobywać zarówno miedź, jak i węgiel, które mi momentalnie zapchają piecyk, bo piecyk nie będzie za bardzo ogarniał, co zrobić prawda, z miedzią, no bo miedzią się nie da zasilać pieca. Zgłupieje i no, będzie problem. Okej, pięknie. Teraz potrzebuję wciąż tego żelaza. Tu sobie zgarnę. Okej, na razie no brakuje, prawda, tutaj energii, no ale trudno, żeby nie. I tak, kopalnia ma strzałeczkę na środku. Ona będzie tutaj wyrzucać rzeczy, więc mogę tu postawić skrzynkę albo taśmociąg, na którym to wszystko będzie lądować. Mamy już 26 minut, więc wydaje mi się, że już jest dość długo. Ale postaram się to jakoś tak zrobić, żeby działało. Jeszcze za czasu. Jeszcze 4, no kurczę, no. Mógłbym to. No szybciej się wydobywać nie będzie, niż to się nie będzie. No jest akurat no, na zero, więc sami widzicie. Mógłbym spróbować z piecykiem jeszcze. Ale dobra. W sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić jeszcze jedną elektryczną kopalnię, która będzie wydobywać bezpośrednio i przetapiać. Elektryczną kopalnię, aha, to potrzebuję żelaza, które mi jest potrzebne do taśmociągu, więc trochę by było szkoda. Zobaczmy, tu ile? No już niewiele brakuje, dobrze jest. Pach, 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 pach. Aha, mogę strzelać, ale szkoda magazynków. Lepiej to wydobyć. Hmm. 20 kamyczków. To jest całkiem spoko. Tylko tak, aha, będę miał inserter. Tylko tak, wszystko zabiera 13 kW. Ile? To mi będzie wytwarzać maksimum power 900 kW. Mam takie dwa, więc 1-2 MW będę miał. Niby dużo, ale na przykład taka kopalnia potrzebuje no 90 kW. No czy dużo? No nie dużo, ale jak mi się uzbiera takich parę, nagle się może okazać, że sorry kompliku, ale nic nie działa. Dlatego bardzo ważne jest takie, że tak powiem, lawirowanie pomiędzy prądem a konsumpcją prądu, żeby no, nic nie poszło nie tak. Zaraz będę miał. Coś tu mogę jeszcze powydobywać, mam trochę narzędzi. Nie wiem, czy to coś da. Pach, pach, pach. Piecyki też mogą być oczywiście większe, mogą być elektryczne, także wiecie, rozumiecie. Ale to do tego potrzebuję laboratorium. Laboratorium, jak widzicie, mam tutaj bardzo niewiele rzeczy. Mogę na przykład sobie zrobić science pack. Science pack służy do zasilania laboratorium, które z kolei tutaj takie różne rzeczy robi. I tu widać na przykład, że do tego potrzebuję 10 science pack 1. I dzięki temu będę mógł robić maszynę, która mi sama kraftuje. To oczywiście przydaje się, jakby nie patrzeć. Ale tym się już zajmiemy prawdopodobnie w odcinku kolejnym. Jeszcze nie łapkujcie, komentujcie. Znaczy tak, ale jeszcze nie kończymy. Na razie pouzupełniam to wszystko. Jak widzicie, tu w sumie mogę już... aha, tego nie zasilę węglem. A to mogę powydobywać. Tam jeszcze mam kamyczki, więc pójdę sobie po kamyczki. Za ten czas wydobędzie mi się trochę żelaza. A, kamyczki mi się nie wydobywają, okej. Byłem święcie przekonany, że tu postawiłem wydobywajkę kamyczków.
Ale jednak nie. Okej. Nic się nie dzieje. Tu widzę już jak z miedzią. Mam jej sporo. Nie bardzo wiem po co. To sobie zasilę, to sobie zasilę, to sobie zasilę. A co z tym? Właśnie, tu sobie mogę dać. To sobie zasilę, to sobie zasilę. To sobie zasilę. Już mamy... O, jeszcze tylko troszeczkę. Niestety na skos nie da się budować. Prawdopodobnie wystarczyło. Dobrze, więc mamy trochę węgla. Mamy trochę węgla, który umieścimy tu. Natomiast to zasilimy tym drewnem. Jak widzicie, temperatura już jest 165 stopni, przez co... Czemu to nie działa? Ach! Czyżbym coś spierdolił? No nie. Znaczy, widzę, że nie ma przepływu. To zepsuje. Dobra, i jak to jest? Boiler. A już wiem. Dobre. Na wszelki wypadek sobie zrobię jedną rurkę. Robiąc rurkę, sporo będę mógł się dowiedzieć. Zrobię sobie jedną rurkę. Teraz tak, postawię sobie rurkę tu. Rurka jest pełna... Okej, jest pełna tego. I sobie postawię rurkę tu. I co? Tu jest woda. Temperatura 15. Czyli... A tu? A tu jest para. Czyli, jak widzicie, para wychodzi, że tak powiem, bokiem. Czyli trzeba zrobić tak, tak, tak i tu dopiero postawić te oto dwa zbóje. Oj, widzicie, pięknie zaczyna działać. Tu produkuje nam parę bardzo ładnie. Tu nam zasila, zasilanie prądem jest, konsumpcja jedna kopalnia i dwie łapki. Co za tym idzie? Prawdopodobnie to można można zoptymalizować, bo zrobiłem bardzo kijowo. Na przykład można to zrobić w ten sposób. O. No i zaoszczędzi całkiem sporo. Zobaczmy, czy tu zaraz jakieś... O, widzicie, już sobie przesuwa się węgiel. Czyli... prawda, dopóki działa kopalnia, działa produkcja prądu, natomiast dopóki działa produkcja prądu, działa kopalnia. Tu widzicie, mamy tak, jest zużycie. Jak łapki zaczynają działać, to będzie nam skakać. Tu widzicie niebieską kreskę, czyli konsumpcję przez kopalnię całkiem wysoko. Tu widzicie satysfakcja za polskie słowa, no. W każdym razie... uzupełnienie zapotrzebowania, no jejku. Tu jest produkcja, czyli w momencie, jeżeli to dojdzie do końca, to zacznie spadać i będzie oznaczać, że więcej potrzebujemy prądu, niż produkujemy. W tym momencie produkujemy, no... znacznie więcej niż potrzebujemy. Tu możemy jeszcze ładować akumulatory, których nie mamy, ale to później. Natomiast teraz możemy sobie żelazo, które prawda byśmy mieli, możemy sobie zrobić wszystkie kopalnie elektryczne. Co nam to da? Ano całkiem dużo. Nie będziemy musieli latać z węglem, żeby to wszystko uzupełniać. To jest duży plus. Zrobiłem nie to, co trzeba. Tylko musimy uważać, żeby wszystko było ok.
I jeszcze tutaj mamy. W tym momencie mogę jeszcze sobie wybudować jedną. I co? I żelaza mi brak. I teraz już będzie całkiem kozacko, mianowicie tu mogę sobie postawić, mogę raz. Oprócz tego postawię sobie drugą. O tak, na przykład. I teraz tak, prąd mi zasila obydwie. Co za tym idzie, mogę na przykład sobie zrobić coś takiego. Tu. Ciach, ciach. Tu mi się będą spotykać. I teraz dwa razy więcej węgla będę miał. No i nadmiar będę mógł sobie tam zbierać ze skrzynki. Natomiast mam pewność, że tu 32 tysiące, tu 28 tysięcy. No szybko mi się to nie zużyje. Ponadto mogę na przykład zrobić sobie inserter. Potrzebuję żelaza. To akurat norma. Inserter. Teraz mogę sobie zrobić insertera, który mi będzie zbierał węgiel stąd. I ładował do piecyka. Dzięki czemu nigdy mi nie przestanie piecyk działać. Podobnie tu będę mógł zrobić. Zrobić tutaj inserter. Działa na prąd, działa. Tylko teraz trzeba zobaczyć, jakie mam zużycie. No, jak widzicie, mamy 300 kW, 5 inserterów, 4 kopalnie. Wciąż wyrabiamy. Dużo rzeczy nam się fajnych robi. No i dobra. Jeśli chodzi o taki wstępny odcinek, no mamy już wydobycie podstawowych surowców zautomatyzowane, więc jest spoko. I zobaczymy, co będzie w przyszłym odcinku. A w tym odcinku to było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, cześć.